Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Drodzy Państwo, jesteśmy właśnie w drodze do Warszawy. Słuchajcie, dzisiaj jest rozstrzygnięcie konkursu z katalogiem marzeń. Chcę to przeżyć. No i co? Udzimy się, że wygramy. Dzisiaj jesteśmy dla siebie konkurencją. Ada już za nie mówiła, jakby odbierała nagrodę. Tak, słuchajcie mojego głosu. Tak. Super. I słuchajcie, idziemy w ogóle odebrać nagrodę. Tak od razu powiem. Idziemy tam odebrać po prostu nagrodę na pewniaka. Jedziemy do stacji grawitacji. Będziemy skakać na trampolinach. Potem będziemy mieli przygotowany w ogóle przez organizatorów jakiś poczęstunek i będzie mega fajnie. Spotkamy wszystkich finalistów akcji Chcę to przeżyć. Także nawet jeżeli nie wygramy, to i tak będzie bardzo fajna zabawa i zabieramy Was ze sobą. Przyjechaliśmy trochę przed czasem i mamy jeszcze chwilę na spacer. Trafiliśmy do Parku Szczęśliwickiego. Tak, przymrużę ten koniec, żeby nie było słychać dokładnie gdzie. W każdym razie tu wszyscy są szczęśliwi na pewno. Tak. My na pewno. Tak. Ale to jest prawda. My się wdychamy to szczęście w wydaniu jesiennym. Wdychamy, odprężamy się, bo za chwilę będzie wzmożony trening fizyczny. O, tak. Także damy sobie pewnie wycisk. Tak jest teraz. No teraz od chwilę. Rozgrzewka na świeżym rozgrzewka. Powietrzu. Rozgrzewka, o, spacerek właśnie. I są nasze klimaty, bo dotarliśmy właśnie nad wodę. Tu nawet można jakąś łódeczkę sobie przywieźć. Klimatem jest bagnisko tu z urwanym płotkiem? Tak. Ale ma to swój urok, ma to swój urok. Prawda? Mega wietrznie, więc chowamy się właśnie do kawiarni. Cudowna rozgrzewka przy kawie. Mamy widoczek na park. Może spacer zaliczony, ja myślę. Dostałam kasztana pierwszego w tym sezonie. Pamiątka. Proszę bardzo, na odwagę. Jak jest pięknie, no taką jesień to lubimy. Fajna sprawa, że tu można w skłosze też grać. Tak, właśnie bardzo. Tutaj przy samej knajpce siedzieliśmy sobie przy tym okienku i mieliśmy widok na trening tego oto pana. Tak jest. Są nie ładne liście i trzeba ładnie udekorować domek i jeść dynię i pić piwo kremowe. Tak, i w takim wydaniu to jest cudnie. Ciepła kawka, herbatka i spacery do lasu. Tak jest. To jest recepta na jesień. Tak jest. Mamy jeszcze chwilkę w tym pięknym miejscu. Zrobiłam sobie już fryzurę bardziej sportową i niedługo już zmierzam w stronę hali. Pokaż go. Tu jest taki mini, zawsze można mieć go przy sobie. Ale wąski! O nie, nie wypadaj. Jakie też dla ciebie znalazłam. A ja wszystkie zbieram do domu. Wszystkie? Tak, dobra. Będzie dekoracja jesienna do domu. Rafał, musimy wziąć wszystkie. Bardzo ich potrzebujemy przecież. Dużo mam. Ulepimy kasztaniaki. Ulepimy dziś kasztana. Ej, jeszcze masz dużo miejsca na kasztany. Ale ekstra, tu no, można sobie pozjeżdżać. To jest wyciąg. No, chciałem tak? powiedzieć, że skocznie, ale tak. No, to jest, można zjeżdżać na nartach. Wow. Widziałem to na rozpisce właśnie tego parku. A my nart nie wzięliśmy. Fajne miejsce. Dużo sportu. I zimowe, i letnie, i tam park zabaw, siłownia, wszystko. Pięknie jest. We'll be right back.
Jesteśmy żółtą drużyną, to jest zdecydowanie nasz kolor, również na zabawie, na pasenie i śmigamy, bo tyle mieliśmy czasu, a już się zaczyna wszystko, a my dopiero się rozgrzewa. Lecimy. Są piękne nasze sałatki. Ale super, no rzeczywiście są nasze. Nie jestem pewna, ale chyba widzę tam siebie. Dawaj! Wagatę, wagatę tym! Ciężkie! Dawaj, Dziocha! Dobrze było! Nogami się zawieź. Pięknie. Thank you.
Adrianna Wiszewska. Ale dawno nie widziałam tak was zestresowanych. Z tego się najbardziej cieszę. Gratulacje! Ale tak wyszłam. Chciałbym powiedzieć, że bardzo wam dziękujemy. Tak jak tutaj powiedzieliście na swojej prezentacji, dodajecie odwagi. Daliście nam naprawdę dużo odwagi. Nawet o tym nie myśleliśmy, o spełnianiu tych marzeń, a dodaliście nam odwagi. I dzięki temu mogliśmy wszystko zrealizować. Fajnie, że mogliście. Ostatni raz wyściskamy i poprosimy o live'a z afterku, żebyśmy mogli nadrabiać. To się nie zdarzy często, ale zanim mówiłam totalnie, to, że tracę głos od wczoraj, to już po wczorajszych zajęciach, to już jest jakby osobna sprawa, ale to, że totalnie nie wiedziałam, co mówić, to jedno. A drugie to jest to, że Rafał nadrobił i po prostu z takim rozmachem ogłosił nasz nowy pomysł, bo naprawdę tak było, że katalog marzeń i akcja Chcę to przeżyć zainspirowała nas do działań również innych, po prostu dodała takiej odwagi. Skoro skoczyliśmy z spadochronem, to po prostu my już się niczego nie boimy. Życie. Warto próbować. To jest, i zainwestowaliśmy kasę w spełnianie marzenia zawodowego. Kolejnego. To będzie osobny filmik. Kto już się dowiedział, to już. Dowiecie się w swoim czasie. Ale to będzie coś, co być może pojawi się również w ofercie katalogu marzeń. A powiemy wam, że to jeszcze nie koniec naszych pomysłów, bo my cały czas coś nowego kiełkuje w naszych głowach i. Tak naprawdę to jeszcze mamy jeden pomysł, który na razie jest pomysłem nierealizowanym. Nie. Związanym dokładnie z katalogiem marzeń, że dzięki temu nam się to pojawiło. A to trzy, to ja mam trzy. Właściwie pomysły. Tak, chociaż tamten już kiełkował. W ogóle pomysłów nie brakuje, także. Ale już trzy pomysły, jeden, już dwa w sumie, początkowo realizowane.
Wróciliśmy do domu i mamy taki fajny nowy plakat, bardzo inspirujący, motywujący. Myślę, że będziemy często na niego zerkać. Ja już będę oszczędzać głos, ale jeszcze nie oszczędzę resztek energii, która mi pozostała, bo jeśli chodzi o kulisy spełniania tych marzeń, to często jest przy tym całkiem sporo pracy. I teraz jak najszybciej siadamy. Musimy odpisać na maila, ponieważ na granicy czeka na nas paczka. Musimy potwierdzić, czy tam wszystko się zgadza na fakturze. Prawdopodobnie jeszcze tam no, wszystko sformułować, jakie będą potrzebne opłaty i tak dalej. No i to będzie przesyłka, która zmieni wiele. Także przyjdzie do nas w przyszłym tygodniu i będziemy działać, różne szalone rzeczy robić.